Rośliny w domu i rośliny domowe to nie tylko ogromna przyjemność, ale to również obowiązek. Obowiązek pielęgnacji, nawożenia, podlewania, opieki nad tymi roślinami. I niestety też zdarza się tak, że rośliny te nagle zaatakuje jakaś choroba. Są najróżniejsze choroby. Może być to atak choroby, a może być to atak szkodników. I jednym ze szkodników, z którym walczę, jest niestety przędziorek. Co to jest przędziorek? To jest taki robaczek, takie żyjątko, które atakuje nasze rośliny, wysysa z nich soki. Proszę zobaczyć, mam tutaj krotona, akurat obydwa moje krotony zostały zaatakowane. Te liście się robią suche, te liście od spodu mają takie jakby kropeczki, nieładnie to wygląda, liść jest suchy, zaczyna być z niego coś wysysane. Przędziorki się charakteryzują tym, że zostawiają takie mini pajęczynki. Teraz nie pokażę tych pajęczynek ze względu na to, że ja wczoraj te krotony już wstępnej pielęgnacji, już miały wstępną pielęgnację. Co robimy, kiedy taki przędzior się pojawi? Czyli widzimy, że jakieś się pajęczynki pojawiają, te liście nie są w dobrej kondycji. Przede wszystkim dokładnie taką roślinę myjemy wodą z mydłem. Czyli liść po liściu delikatnie staramy się taką roślinę umyć. Ja to wczoraj zrobiłam. No ale oczywiście taki przędzior jest cwany i on, to nie jest tak, że on od razu nam się wyprowadzi. W końcu znalazł bardzo fajną miejscówkę na tych naszych roślinach, bo są zadbane przez nas, zdrowe, więc świetnie się może w tym czuć. Dlatego niestety idziemy dalej, o krok dalej, chemia. To jest karate spray firmy Agrecol. On zwalcza mszyce, miseczniki i inne szkodniki. Również jest zalecany ten preparat na właśnie przędziorki. Jak to robimy? Dokładnie wstrząśniemy, dokładnie należy wstrząsnąć tym naszą butelką. Ona już jest przygotowana, to jest środek gotowy, więc nie musimy się już z nim bawić. Jest oczywiście on-off, bardzo fajna, ergonomiczna i dostosowana butelka. Skręcamy na on, czyli otwarte, i liść po liściu psikamy. Oczywiście spływa to, ja jeszcze tak delikatnie wmasowuję. Proszę liść po liściu psikać i pryskać bardzo dokładnie. Również co robimy? Również podłoże. Przędziorki mogą nam kryć się w podłożu, więc również podłoże dokładnie spryskujemy. Pamiętajmy, że to jest środek chemiczny, czyli środki ostrożności, nie wdychać tego. Ja akurat nie użyłam rękawiczek, ale zalecam użycie rękawiczek. Później bardzo dokładnie umyć ręce. Jako że to jest środek zwalczający takie szkodniki, to również trzymać daleko od dzieci i tak naprawdę, żeby nikt nie miał do tego środka dostępu. Polecam tak robić to w miarę regularnie, kontrolować nasze rośliny, bo przędziorki i inne szkodniki atakują. Na szczęście, jak widać, mamy środki i te środki są na tyle skuteczne, że jeżeli będziemy dobrze się roślinami opiekować, one nam się odwdzięczą i ten środek wystarczy zastosować, kontrolować te rośliny i mam nadzieję, że nasze szkodniki się szybko z nich wyprowadzą. Jeszcze raz, na mszyce, na przędziorki karate spray firmy Agrecol. Dziękuję serdecznie.